Proszę bardzo. Panie Stanisławie, pan w prawie konstytucyjnym jest tutaj osobą kompetentną. Mam takie pytanie w związku z tym, że jest rok wyborczy, bo mówi pan dużo o politykach, ja natomiast trochę inaczej, bo zgodnie z artykułem 4 Konstytucji zwierzchnia władza należy do narodu, który wybiera swoich przedstawicieli. I tu proszę pana o komentarz, czy rzeczywiście ten naród Polski w tej fazie, jaką my sobie wyobrażamy, jeszcze istnieje, bo jeśli wybiera takich przedstawicieli, jak wymieniona przez pana Anna Grodzka czy podobnych, to coraz mniej optymistyczny jestem. Jaki pana komentarz na temat naszego suwerena? Z tego nie można, z tego, że czasami ludzie wybierają na prawodawców swojego kraju, wybierają osoby nieodpowiednie, to z tego nie można wyciągnąć wniosku, że narodu nie ma. On po prostu jest lekkomyślny. To zresztą nie jest, to Churchill już tak mówił o Polakach, że są lekkomyślni. No i wiedział, co mówi, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, żeśmy jemu zaufali. Także on wiedział, co mówi. Jeszcze wcześniej, w XVIII wieku, ambasador rosyjski w Warszawie, Otto Magnus von Stackelberg, w liście do Katarzyny, w raporcie do Katarzyny napisał tak, że wolność polska zawsze manifestowała się w sferze imaginacji i przyzwyczaiła ten naród do kultu działań pozornych. Proszę zwrócić uwagę, że u nas frazes jest bardziej ceniony niż coś takiego realnie wykonanego. Frazes jest bardziej ceniony. Rzeczywiście to, tego się powinniśmy oduczyć. No, naród polski ma rozmaite zalety, naprawdę, i to takie ważne, ale no, ma też pewne takie właściwości, które sprzyjają temu, że jest ogrywany przez innych. Że jest ogrywany przez innych. No i teraz artykuł 4. No, tak, to jest, wie pan, to ładnie to wygląda, ale jak to w praktyce? Przecież naród nie zbiera się w jednym miejscu, w jednym czasie. A nawet jakby się zebrał jakimś cudem, no to przecież nie mówi jednym głosem. Jedni chcą tego, drudzy tamtego i tak. Która opinia jest reprezentatywna, że o jakiejś opinii może powiedzieć, naród tak zdecydował. Bo mamy dwa rozwiązania, albo przedstawicielstwo, albo referendum. Referendum to nie jest takim dobrym wynalazkiem, chociaż i to jest oszczędzane nam. Na przykład przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który amputował Polsce ogromny kawał suwerenności. No teraz to widzimy, rząd nie jest pewien, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu może zawieszać polskie ustawy, czy nie może, ale wziął i zawiesił. Mało tego, sędziowie Sądu Najwyższego, nie czekając na reakcję polskich władz, ci, którzy już przeszli w stan spoczynku, jak gdyby nigdy nic, wrócili na podstawie tego zawieszenia do orzekania i nawet nie chcieli oddać odpraw. Potem tam nasza złota pani tupnęła na nich, więc oddali. No, ale, no więc tak to wygląda. Ogromny kawał suwerenności został Polsce amputowany i naród nie został zapytany o zdanie, już tam naród, ale tu pan mnie ofuknął za taki lekkomyślny stosunek do tych takich rzeczy poważnych. No dobrze. Jan Kazimierz obwołał Matkę Boską, Królową Korony Polskiej i Wielką Księżną Litewską. Temu akt, to nie był akt symboliczny, tym bardziej, że temu aktowi towarzyszył jeszcze inny, mianowicie przeprowadzony przez podkanclerzego Korycińskiego tak zwana deklaracja obioru, która polegała na tym, że wszystkie stany Rzeczypospolitej zgadzają się na ten obiór, bo w Polsce król był obierany, że królową
korony polskiej i wielką księżną litewską jest Matka Boska. I ten manifest został zaniesiony do grodu, co wtedy według ówczesnego prawa miało taką rangę, jakby był ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Czyli to nie był akt symboliczny, tylko to był akt państwowy. I nigdy nie został uchylony ani przez polską władzę żadną, ani nawet już abstrahując od tego, czy władze zaborcze miałyby takie kompetencje, to ani przez władzę zaborczą. Co więcej, w XX wieku został ogłoszony dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. To znaczy co? Że z duszą i ciałem została wzięta na niebo. To znaczy, że nie nastąpiło rozdzielenie duszy od ciała, prawda? A to jest śmierć. To jest śmierć. Nie nastąpiło. Zatem ta deklaracja nie dotyczyła osoby zmarłej, tylko osoby żyjącej. No i co? I traktat, który uszczuplał, amputował Polsce ogromny kawał suwerenności, nie został z królową skonsultowany. No, abstrahując od technicznej strony tej konsultacji, ale no to niedobrze chyba, nie? To chyba niedobrze. No ale to znaczy, że tak naprawdę nikt nie traktuje tego serio. A niby dlaczego? No teraz są takie pomysły, żeby intronizować Chrystusa Króla, prawda? No to pewne kłopoty są, bo przede wszystkim kto miałby to zrobić? Gdyby to miał zrobić Sejm, no to ja się obawiam, że Pan Jezus mógłby uznać to za zniewagę. No a to jak nie Sejm, to kto? To po pierwsze, taka trudność podstawa, bo przecież nie Kościół, nie Episkopat, bo jest konstytucyjna zasada rozdziału Kościoła od państwa, więc Episkopat nie jest kompetentny w podejmowaniu tego typu decyzji. No Sejm to nie wiem, jakiś musiał być trochę inny niż ten. No powiedzmy, że moja faworyta, wielce czcigodna Joanna Scheuring-Wielgus by tu intronizowała, naprawdę, bo Pan Jezus mógłby się na nas pogniewać. Naprawdę, bo to albo Pan Biedroń, albo ktoś taki, no przecież to są granice, że tak powiem, przyzwoitości. Ale to nie jest jedyna trudność. Druga trudność jest o skutkach praktycznych takiej decyzji. No jakie skutki praktyczne? Wyobrażam sobie jeden, że prawo polskie musiało być zgodne z wolą króla, no bo jak niezgodne, to w ogóle no szyderstwo, prawda? Czyli no, a jaka jest wola króla? No to etyka chrześcijańska. No, ale problem jest taki, że w tej sprawie ostatnie słowo ma inne państwo, Stolica Apostolska. No to by było, wiązałoby się to z koniecznością cesji suwerenności na rzecz Stolicy Apostolskiej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dlatego ja nie jestem entuzjastą pewnym, bo są właśnie działania pozorne. To są właśnie działania pozorne. Bo z tego, albo jeżeli się to traktuje serio, to dochodzimy do absurdów. No a jeżeli się nie traktuje tego serio, to po co to robić? To po co to robić? I to mówię, to nie ma nic wspólnego z wiarą czy tam z czymś, bo to są działania polityczne, a polityka powinna mieć jakiś cel. Ja nie neguję tego, jak na przykład 10 milionów ludzi się modli na różańcu jednocześnie o to samo, to jest to fakt polityczny. Tam jakie skutki metafizyczne to wywołuje, to jest jedna sprawa, ale to jest fakt polityczny, bo ci ludzie manifestują swoją wolę w ten sposób. Mówią to tym samym językiem. O to samo im chodzi. No nie tak jak to Żydzi w synagodze. Nie wiem, czy Państwo znacie tę anegdotkę. Żydzi modlili się w synagodze, no i jeden szczególnie głośno się modlił. Panie Boże, $500. I tak wrzeszczy te 500 dolarów, przeszkadzał innym. Więc podchodzi do niego taki poważny jegomość i powiada tak, masz tu $500 i wynoś się,
stąd, bo my tu się o większe pieniądze modlimy. Więc to coś takiego.